Cześć kochani, witajcie w kolejnym vlogu. Jest poniedziałek. Wróciłam nad ranem do domu. Mój lot był opóźniony, ale zaczynam dla was nowego vloga. Nie wiem, co się dzisiaj będzie działo. W tym tygodniu co się będzie działo. Trochę nauki, piękna pogoda. Mam nadzieję, że was nie zanudzę, także zapraszam. Na dobry początek vloga bowl obiadowy. Dzisiaj mam kaszę jaglaną z groszkiem. Ugotowaną, słuchajcie, z takim fajnym sosem, zaraz wam go pokażę. Do tego mam pasztet upieczony jako kotlety. Do tego mam świeże pomidorki dzisiaj z targu, ze słonecznikiem, z konopią, z pietruszką, upieczone bataty, kanapkę z masłem wegańskim i do tego mam właśnie taki sosik. Nie wiem, czy pamiętacie, jak w zeszłym tygodniu robiłam marynatę do tofu. Nie wiem, czy w ogóle wam mówiłam. W każdym razie zostało mi tej marynaty i jakaś resztka tofu, więc to zblendowałam. Dodałam do tego trochę wegańskiego majonezu, musztardy, soli i pieprzu. I mam taki sosik, bo to może być trochę za suche, a nie mam awokado, słuchajcie. Zapomniałam awokado, nie wiem, co się dzieje. Także nie mam ani awokado, ani hummusu, ale tak prezentuje się mój bowl. Trochę odmiana w końcu. Oficjalnie jestem mistrzem popcornu. Słodko-słony popcorn curry. Coś pysznego. Właśnie wróciłam ze sklepu, słuchajcie, doznałam odkrycia, pokażę wam, co mam. Zgodnie z powiedzeniem, lepiej późno niż wcale. Po raz pierwszy wybrałam się do... na taki market, na taki rynek, który jest 5 sekund ode mnie. Zawsze chodziłam do sklepu po produkty spożywcze. Tam jest dwa razy taniej i nie ma plastikowych opakowań prawie wcale. Słuchajcie, kupiłam 3 siatki jedzenia na ten tydzień. Zapłaciłam 17 euro i mam jedną rzecz, która jest w plastiku. No może dwie. A kupiłam milion rzeczy, bo robię surowe wyzwanie na foodbooka. Jestem mega podekscytowana. Nie jest to w ogóle w moim stylu, bo tak jak wiecie, lubię gotowane jedzenie, ale zrobiłam sobie wyzwanie, żeby przygotować dla was surowy foodbook i mam naprawdę super rzeczy. Chyba zostanę tutaj, bo tam mam strasznie dzisiaj ponuro. W każdym razie właśnie mam chociażby pietruszkę w takiej formie, mam tak samo miętę i wiem, że dla wielu osób jest to prawdopodobnie standard, ale dla mnie i dla osób, które mieszkają w mieście, na pewno jest to wydarzenie. Mam rukolę w takiej formie. Widzicie gdzieś taką rukolę? Normalnie pęczek rukoli. Coś niesamowitego. Muszę to wszystko ładnie pochować do lodówki, tak jakoś przemyśleć. Jeżeli macie jakieś dobre rady, jeżeli chodzi o przechowywanie warzyw w lodówce, tak żeby zachowały świeżość, dajcie znać. Ale kupiłam też super owoce, ale przede wszystkim warzywa. Chociaż wiele warzyw naprawdę są owocami, więc tak naprawdę dużo owoców też kupiłam. W każdym razie mówię, jedzenia na dużo, 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 na długo i w supermarkecie bym zapłaciła o wiele więcej, myślę nawet w Aldi, a te warzywa są o wiele smaczniejsze. Wczoraj kupiłam sobie na przykład pomidorki koktajlowe i one były naprawdę przepyszne. W każdym razie zabieram się zaraz za gotowanie, nagrywanie, ale kurczę, nie wiem, jak mi to wyjdzie, bo właśnie teraz wydaje się, że jest jasno, jak na mnie patrzycie. Ale tak naprawdę tutaj jest maksymalnie ponuro, więc musiałabym tutaj jakoś zaaranżować nagrywanie przy łoknie. No nic. Jeżeli zastanawiacie się, czemu jestem już gotowa, w ogóle jest 10:30. Byłam o 8:30 w szkole na spotkaniu grupowym, ledwo wstałam. Tak jak zazwyczaj budzą mnie te odgłosy ulicy, bo mówiłam, o 7 rano przyjeżdża śmieciarka. Tak dzisiaj w ogóle mnie nie obudziła. Byłam taka zmęczona jeszcze, odsypiając, bo wczoraj w ogóle położyłam się, później musiałam eksportować filmik, także... No nic, koniec tego gadania, widzimy się, jak myślę, że gotuję. Powiem wam, że nie starałam się tego ładnie aranżować, ale tak wyglądają moje rozłożone zakupy. Jest trochę plastiku, tak, nie ukrywam. To jest powijane, tak samo bazylii, inaczej nie było. Kiełków nie miałam jak spakować, bo tak to wszystko wkładałam do swoich toreb. Także tu mogę wam zrobić taki mały sneak peek. Mamy śniadanie, tu mamy lunch, tu mamy obiad. Też mamy przekąski poukrywane, a tam są rzeczy, które dokupiłam sobie jeszcze na ten tydzień, których w filmie nie będzie, ale ja się zabieram za nagrywanie. Może uda mi się jak najwięcej przepisów dzisiaj dla was przygotować, a już niedługo efekty. Albo już były, słuchajcie, gubię się. Łapka w górę, kto czeka na foodbook, więc wam pokażę. Tutaj kolejny sneak peek do kolejnego przepisu. Właśnie nakroiłam się i dużo się dzisiaj blenduje. Dzisiaj na obiad resztki z nagrywania. Nie zdradzam więcej. Niestety skończyły mi się lody, więc dzisiaj na deser crumble z czekoladą o smaku solonego karmelu oraz żółtym arbuzem. Tadam! W tym świetle wyglądam mocno koszmarnie, ale właśnie muszę przekrzyć moją kuchenkę,
bo robię brownie, które zrobiła mi Ania w zeszłym tygodniu z przepisu Justyny Owsianej.pl. Brownie z kaszy gryczanej. Oczywiście będę szalała i zamieniała składniki. Zaraz Wam pokażę zresztą. Zamiast kakao, bo nie mam kakao, dam czekoladę na gorąco z Cosmic Pantry, która ma w sobie też grzyby, cynamon i słuchajcie, cukier kokosowy, więc dam trochę mniej daktyli. Oto gotowe ciasto, zblendowane, dałam troszkę cukru kokosowego i wanilii. Przelewam na blachę, przysypuję na blachę, daję trochę owoców i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dodam trochę mrożonych owoców i lecimy do pieca. Jeszcze przyprażę i wiem, muszę kupić nową patelnię, nie patrzcie, ale muszę uprażyć kaszę. Będzie pyszna i chrupiąca. Kochani, moje pierwsze w życiu brownie. Jutro będę testowała, teraz jest wrzące i już jest dosyć późno. Także dam Wam znać. Hej kochani, mamy dzisiaj środę i doszłam do wniosku, że ten film upłynie nam pod hasłem akcja zdrowe jedzenie. Mam tyle przemyśleń związanych z tym tematem, że pewnie nikogo nie dziwi, kto ogląda moje filmy, bo wiadomo, weganka, zdrowie, bla bla bla. Ale ostatnio złapałam się na tym, jak zresztą widzieliście, że miałam ochotę na różne niezdrowe rzeczy. Wiadomo, chodzi o balans, trzeba sobie raz na jakiś czas pozwalać. Ale stwierdziłam, że to nie jest normalne, bo ja przez cały dzień ani nie piłam napojów gazowanych, ani nie jadłam żadnych chipsów czy też krakersów. W ogóle o tym mogę zrobić osobne Q&A, bo chcieliście Q&A o jedzeniu generalnie, więc mogę zrobić coś takiego. Albo o tym, jak właśnie unikać niezdrowego jedzenia, jak zacząć zdrowo jeść, też odsyłam Was oczywiście do podcastów. Ale stwierdziłam, że od tego tygodnia po prostu nie ma. Nie ma zmiłuj, bo ja mówiłam też ostatnio w moim podcaście, ja wyznaję zasadę, że kiedy wychodzę ze znajomymi albo wychodzę właśnie po prostu do restauracji, wtedy sobie po prostu biorę wszystko na całą ochotę. Nie rozumiem właśnie brania sałatki w restauracji. W sensie ja osobiście nie oceniam tego w przypadku nikogo innego. Ale ostatnio miałam fazę, że chciałam jeść chipsy, że chciałam jeść, pić na przykład jakieś tam radlera, czy tam piwo właśnie z sokiem. I stwierdziłam, nie Karolina, jak jesteś głodna, to po prostu jedz, ale nie wybieraj tych złych rzeczy, bo teraz wam powiem w ogóle skąd ten pomysł, momencik. Jadąc do Alicante, przeczytałam książkę Iwony Kibil, Wege, czyli dieta roślinna w praktyce. I o tym powiem na pewno bardzo dużo w ulubieńcach czerwca, ale to uświadomiło mi tak naprawdę, jak ważne jest bilansowanie swojej diety i to, że nie warto poświęcać na przykład połowy naszego jedzenia dziennie czy energii z jedzenia dziennie na jedzenie chipsów. Bo ja jestem smakoszem, mnie smakuje bardzo, bardzo, bardzo wiele rzeczy, więc lepiej, tak jak zrobiłam wczoraj, lepiej upiec sobie brownie wieczorem niż skoczyć po chipsy, bo to brownie zawiera cudowną kaszę gryczaną, zawiera zdrowe kakao, zawiera mleko kokosowe, zawiera daktyle. Jest to wręcz lekarstwo. W kontraście nasze chipsy zawierają utwardzane tłuszcze i przetworzoną kukurydzę. Są smażone i za wiele nie wnoszą, ale są pyszne. W każdym razie wczorajsze brownie to jest w ogóle coś cudownego. Wyszło pycha, czy sobie nałożyłam, może nie będę nakładać, ale i tak zjadłam. I to jest przepis Justyny Owsianej, która też była u mnie w podcaście. Pozdrawiam dla Justyny, link w opisie. Coś genialnego, najprostsze na ziemi ciasto, kocham je. Po prostu słuchajcie, wszystko jest w jednym garnku, blendujemy i wrzucamy do pieca. W każdym razie muszę koniecznie zrobić film o właśnie zdrowych nawykach żywieniowych. Jak to zrobić, jak do tego podejść, bo to już teraz mam tyle pomysłów, że nie chcę wszystkiego tutaj zdradzić. Ale to, do czego zmierzam, to, że robię sobie wyzwanie bez napojów gazowanych i bez przetworzonych słodyczy. Przede wszystkim, bo tak jak mówię, to po rozmowie z wieloma dietetykami, w tym z Iwoną, właśnie z Justyną, wiem, że przetworzone jedzenie to jest najgorszy wybór, jakiego możemy dokonać. Jeżeli chodzi o napoje gazowane, to tak samo, jeżeli bierzemy jakieś piwa, radlery, lemoniady, no jest to dosyć słaby wybór. O wiele lepiej jest sobie zrobić na przykład, moim zdaniem, taki napój w domu, domową lemoniadę, albo jakiegoś drinka, czy napić się lampki wina, aniżeli wybierać właśnie te przetworzone produkty. I tak samo w przypadku chipsów, tak jak widzieliście przedwczoraj, zrobiłam sobie popcorn i nie wiem, w sumie stwierdzam, że całkiem nieźle mi poszło.
to wyzwanie, więc mówię, nie chodzi o to, żeby nie jeść chipsów, gazowanych napojów, ciastek, możecie je jeść, znaczy możecie jeść wszystko, ja mogę je jeść, ale w wersji domowej. I to jest wyzwanie na ten tydzień. Robię sobie obiad, też chciałam Wam dać parę inspiracji, jak można fajnie przerobić sobie przepisy. Na przykład tutaj miałam resztkę gazpacho, które przygotowałam do mojego foodbooka surowego i dodałam do niego dzisiaj ugotowaną fasolę. Dzięki temu jest on gęstszy, będzie bardzo fajnym sosem i zawiera białko, także jest jeszcze bardziej zdrowy i pożywny. Witam ponownie w kraju najlepszych bowli na ziemi. Mam gigantyczną sałatkę z rukoli z moim sosem tahinowym, pomidorem i ogórkiem. Następnie ryż, grillowany bakłażan i cukinie, do tego sos, który Wam pokazałam. Sypnęło mi się słonecznika, trochę płatków drożdżowych i awokado i tyle. Moja wielka Micha, jem, bo niedługo zbieram się na jogę. Nie wiem, jak ja to zrobiłam, ale ten obiad jest genialny. Doprawiłam warzywa ziołem prowadzicielskimi, solą, pieprzem, odrobiną oliwy i estragonem. Jest po prostu bajka. Chciałam powiedzieć, że moje ciasto wyszło przepyszne i jest dosyć hojny kawałek, ale właśnie wróciłam z jogi i zaraz sobie go jeszcze podgrzeję i dodam odrobinkę polewy czekoladowej z czekolady ze słonym karmelem. Pytanie ze 100 punktów. Jaka jest definicja kanapki? Czy rozkrojone na pół brownie z masem orzechowym, świeżymi owocami i konopią może być kanapką? Dajcie znać. A do tego świeża mięta. Pychotka. Hej kochani, witam Was po raz pierwszy. Dzisiaj osobiście jest czwartek. Miałam dzisiaj prezentację, która poszła całkiem dobrze. Potem odwołali mi zajęcia, więc przyszłam do domu i nagrałam dla Was film. Moje włosy jak zawsze szaleją. Nagrałam film, zmontowałam go, może jest przepięknie i aż mnie korci, ale jutro jadę nad jezioro, więc jutro sobie skorzystam z pięknej pogody, a teraz wychodzę, bo jest czwarta na piątą, jestem umówiona na obiad z moją koleżanką Aną, którą możecie znaleźć na Instagramie, Anelina Wala, która robi przecudowne zdjęcia jedzenia i przecudowne przepisy generalnie. Także idziemy spróbować curry z owocem chlebowca. Jestem mega podekscytowana. Jadłam chlebowca na warsztatach z Alą z Vegan Nerd po raz pierwszy była w Glasgow w tacos, tak mi się wydaje, w takim jednym fajnym miejscu, Flying Duck, tak sobie pamiętam. W każdym razie jest bardzo ciepło, nie wiem właśnie, czy zostać w tej sukience, bo mnie nagrywałam, czyjś w klapkach, czyjś w jakichś cieplejszych butach, gdzie mnie jest zazwyczaj chłodno. Także szybko się ubieram i zabieram Was ze sobą do restauracji. To będzie restauracja Restaurant 51. Także pierwszy raz na drugim końcu miasta na podze. It's too showy, yes. Ich mache jede Woche, also mein Leben. A na deser strzeliłam sobie jeszcze lody, kokos, ananas i czekolada. Dzień dobry kochani, chciałam Wam pokazać mojego lunchboxa, którego sobie zrobiłam nad jezioro. Opiszę Wam go może nad jeziorem, ale tak wygląda w stanie ładnym, zanim podróż go zrujnuje. A na śniadanie pozazdrościłam sobie samej wczoraj i zrobiłam tosty z brownie z masą orzechowym, bananem, truskawkami, konopią i prażoną gryką, a do tego kawka z mlekiem ryżowym. Kochani, przyjechałam właśnie nad Wanzy, czyli nad jezioro, poczytać, pouczyć się, poopalać i wrócę jako mulatka. Hashtag Mega Marko. Kochani, właśnie się cała otrzepałam, po czym wsypałam sobie tony piasku do torby, także opłacało się. Generalnie jest zachód słońca, już nas stąd wywalają. Było przepięknie, spędziłam tutaj cały dzień, opowiem Wam może potem, bo oczywiście czuję się jak debil. Właśnie idę na S-Bahn i chciałam Wam pokazać, jak tu jest przepięknie. A to ja, bardzo szczęśliwa, pewnie spalona i czerwona, jutro mi to wszystko bicie. Zmarłam się go olejem kokosowym, bo słyszałam, że ma naturalny filtr 15, a ja nie miałam kremu słupera. Boże, to słone najgorsze światło na zimie, wyglądam jak pigi. No nic, przyszłam do domu i testuję jogurt sojowy na kolację. Z owocami i orzechami, także zaraz Wam pokażę, muszę zmienić kadr, bo... To jest jakiś dziwny kadr, ale udało mi się to jakoś postawić, lepszy niż moja twarz. Spróbowałam już trochę jogurtu, jest bardzo dobry. Sypię troszeczkę cynamonu i sobie to wymieszam, bo jednak jogurt z cynamonem od razu mniam. Zobaczcie, jeżeli to jest jakieś mega głośne. I teraz uwaga, pomysłowy Dobromir Karo rozmraża owoce w kąpieli wodnej. I słuchajcie, co ja tutaj mam? Mam tutaj różne owocki. Mam mango,
które sobie tutaj wrzucę, przynajmniej te kawałki, które się rozmroziły. Trochę mi niestety się kończy bateria, no ale zobaczymy, co da się zrobić. W każdym razie spędziłam wspaniały dzień nad jeziorem. Kto z Was uważa, że nie ma w tym nic dziwnego, że byłam tam sama? Dajcie znać. Było czadersko, tyle godzin, właśnie opalanie, gadałam z przyjaciółką, Kasiu, pozdrawiam Cię, gadałyśmy chyba z godzinę, albo lepiej, czytałam troszkę książkę, uczyłam się, jadłam sobie obiadek, także ogólnie było superancko, no i właśnie złapała mnie ochota na słodką kolację. Słuchajcie, postępy tutaj są poczyniane. Mam jeszcze kawałek rozmrożonego banana ze śniadania, więc sobie go tutaj ułożę. Kocham rozmrożonego, dojrzałego banana. Mogłabym go jeść łyżkami, natomiast normalnego banana zupełnie nie, chyba że jest właśnie z czymś. Nie wiem, co jest ze mną, to jest bardzo dziwne. W każdym razie tutaj widzicie już takie okruszki, bo mam... Jestem szalona i postanowiłam pokruszyć czubek mojego brownie, bo jak widzicie, moje brownie się świetnie sprawdza jako chleb, a góra jest dosyć męcząca, bo zawiera posypkę i ciężko na posypce coś smarować. Nie wiem, co mówię, ma sens dla Was, ale teraz sobie kroję i w ogóle Wy tego nie widzicie, więc mam tutaj... odcięłam sobie wierzch brownie, tutaj właśnie, gdzie są owocki i gdzie jest kasza. W ogóle ten nóż to się do niczego nie nadaje. W związku z czym mam teraz takie małe kawałki i zamiast jakiegoś musli, to sobie po prostu dodam pokruszone brownie. Nie wiem, co ja kombinuję ostatnio. Słuchajcie, kombinuję jak koń pod górę. Ach, przez to, że to jest na kamerze teraz, to muszę jakoś to ładnie zrobić, wiecie. Okej, może tak. Nie, no już wszystko schrzaniłam, powiem Wam. Chciałam dobrze, miało być ładnie, a wyszło jak zawsze. Nie no, śmieję się. Zazwyczaj jest ładnie. Staram się, żebyście przynajmniej mieli jakieś walory wizualne z tych moich filmów, bo biorąc pod uwagę, że w kółko pokazuję jedzenie, to przynajmniej niech będzie na poziomie. Wygląda to w ten sposób. Co ja jeszcze mogę dodać? Mam tutaj trochę wody bananowej, to sobie poleję nią owocki takim syropem. Co myślicie? Ja myślę, że to nie jest zły pomysł. To odkładam i cynamonu już nie chcę. I jak myślicie, czy jeszcze jakieś orzechy tutaj walnąć? Może troszeczkę konopi dorzucę? Troszeczkę, powiedziałam. Mango nie mogłoby istnieć bez kokosa, także tak prezentuje się moja miska szalonej kolacji o jakiejś 9 w piątkowy wieczór. Karolina Babcia, odcinek 20. Dzień dobry, z tej strony Karolina, jestem nudna jak flaki z olejem Sobańska. Jak widzicie, mnie się rzeczy nie nudzą, więc mam ostatni kawałek brownie, jeden w wersji, pokażę Wam, to jest bliska, jeden w wersji z truskawkami i konopią i cynamonem, a drugi w wersji z jogurtem i kokosem, do tego orzech brazylijski, czyli mój selen i pomarańcza. No i oczywiście kawunia z mlekiem ryżowym. Hej kochani, mój komentarz do tego problemu jest może trochę opóźniony, ale jako, że moje filmy lecą tydzień później niż powinny, tak, czyli poniedzieli idzie poniedziałkowy, w poniedziałek idzie film z poprzedniego tygodnia, chciałabym zaadresować pewną rzecz, która zwróciła moją uwagę. W filmie o niespodziance w postaci Przez Polski na Dzień Mamy, gdzie mówiłam o Zoe i o tym, że frustruje mnie, że pokazuje zwierzątka, a potem je je. Posypało się bardzo dużo negatywnych komentarzy na mój temat, że jestem hipokrytką, że myśleliście, że mam więcej zrozumienia w sobie, że sama taka byłam i że wiele osób się rozczarowało. I chciałabym tylko bardzo szybko odnieść się do tego tematu, że jest mi bardzo przykro, a raczej jestem zła. Ponieważ ja wielokrotnie mówiłam, że całe życie jadłam mięso, moja rodzina, w dużej części moi przyjaciele nie są weganami. Wiem, że na każdego przyjdzie czas i bardzo to szanuję. Nigdy nie wywieram na nikim presji i nie zachęcam, w sensie nie zachęcam w taki agresywny sposób do diety roślinnej. Szanuję osobiste wybory ludzi.
To pojawiło się u mnie wielokrotnie, przy czym raz daje się sprowokować, w jakiś sposób dotyka mnie pewne zjawisko, które widzę we vlogu, dzielę się tym i słyszę serię obelg i nie ukrywam, że jest mi z tego powodu bardzo przykro, ponieważ, tak jak mówię, zawsze staram się wychodzić z miejsca pokoju, porozumienia, tolerancji, akceptacji i niedzielenia ludzi na wegan i nie wegan, ale jako że wiecie, iż weganizm i zwierzęta i strona etyczna świata jest mi bardzo bliska, to chyba nikogo nie dziwi, że mimo wszystko takie przemyślenia mogę mieć. I jeżeli się nimi raz podzielę, to nie znaczy, że moje zdanie na temat zoo czy wszystkich mięsożerców jest negatywne i rozpoczynam jakąś wojnę czy przelewam swoją frustrację. Także czułam potrzebę, żeby się tym podzielić. Mam nadzieję, że te osoby, które mi zarzuciły te wszystkie rzeczy, zdadzą sobie sprawę, że jest to bezpodstawne, ponieważ moja postawa na co dzień jest zupełnie inna. Ale już, kochani, powiedziałam, co mam powiedzieć. Byłam na jodze, jestem spokojna. Teraz idę do Kanan z Weroniką z Bumagu, czyli z wegańskiego magazynu online. Jestem bardzo, bardzo podekscytowana. Jest cudowny dzień, w sumie są 5 minut stąd, ale idę zająć stoli, bo już nie przyjmowali rezerwacji. Mają tłoki, więc jestem wcześniej, żeby pilnować stołu. Nie wiem, co mam na głowie. Dajcie znać, kto jest takim samym psycholem jak ja i stresuje się przed wejściem do knajpy, że nie będzie miejsca, zaczyna iść szybciej, bo się boi. Well. Dostałyśmy, słuchajcie, talerz rozmaitości. Tutaj mamy, sama nie wiem, co to jest, mamy tutaj buraki, mamy ziemniaki, mamy kalafiora, mamy grillowane warzywa, pod spodem jest hummus, falafele, następnie kolejny hummus, który jest na ciepło, z takim mango a la sosem i pesto ostrym z pietruszki. I mamy jeszcze chleb domowy, pite i klasyczną bułkę niemiecką z palestyńskimi, chyba, już słuchajcie, nie wiem, to jest miejsce, które łączy ze sobą Izrael i tam mamy naleciałości żydowskie, palestyńskie, następnie jakieś marokańskie i po prostu tak to pięknie pachnie i tak cudownie wygląda, że koniec mojego gadania. Moi drodzy, jemy i jest ze mną Weronika z Faumaga. Faumaga czy Faumagu? Faumaga. Faumaga. Faumaga i nie Wimaga, bo to... Tak. A nie Wimaga. A nie Wimaga, tak. Tak, bo to wszystko jest reklama dla nich, to trzeba. W każdym razie jemy tak cudowne rzeczy, że chciałam zrobić taki mini ranking. Mega przepyszne grillowane warzywa, one są na baba ganusz. Ja uważam, że też falafel jest bardzo, bardzo pyszny. Jest. Buraki zawsze są super. Ziemniaki tak trochę suche, jak dla mnie. Jak te ziemniaki. Ale kalafior mnie na przykład bardzo smakuje. Weronika nie jest przekonana, ale mnie mega smakuje. I tu mamy jeszcze właśnie ten palestyński hummus, który smakuje rzeczywiście trochę inaczej. Fajne jest z tym mango, ale to pesto jest tak ostre. Nie wiem, czy próbowałaś. Spróbuję. Tylko tak, wiesz, dosłownie to jest bardzo duża porcja. Ale no, zrobiłyśmy piękny bałagan i ucztujemy sobie. Jeszcze pan nam tutaj polecił jakieś izraelskie wino, o ile czegoś nie pomyliłam, ale chyba tak, w każdym razie jest przepysznie, przepięknie, jest upał i idealna sobota. Lubisz na ostro? To dawaj. Nie pokazuję ci, nie będę cię testować. Nadal mi się nie znudziło. Taki sam zestaw jak wczoraj, tylko trochę większy kawałek brownie. Dopiero wstałam, jest niedziela, kawka jest i dosyć napięty dzień przede mną, wszystko wam oczywiście powiem. Umyłam włosy, więc wyglądają dosyć dziwnie i nie suszę ich, bo ma dzisiaj padać, więc jak je wysuszę, to zaraz spadnie na nie deszcz i tyle z tego będzie. W każdym razie jem się na nie i zaraz mam spotkanie z dziewczynami ze szkoły na temat prezentacji, a potem jest wegański festiwal na Kreuzbergu, jestem mega pobierana. Także idę tam malać, więc nie wiem, jak to będzie. A z drugiej strony, słuchajcie, jeszcze audio prezentację z hiszpańskiego, więc się trochę stresuję, no sporo mam rzeczy do zrobienia w tę niedzielę. A teraz jem. Kochani, wróciłam z mojego spotkania grupowego. Odkryłam czadową kafejkę koło mnie, zabiorę was tam w przyszłym tygodniu. W każdym razie jestem ubrana, gotowa do wyjścia, grzmi, więc boję się bardzo tej burzy. Znaczy, nie boję się burzy generalnie, tylko boję się, że nasz piknikowy plan się zepsuje. W każdym razie idę się spotkać z moją koleżanką, która jest wege i jakoś nie koleżanką i będziemy próbować wegańskich rzeczy na wege festiwalu. Nie wiem w końcu, czy mówiłam, tak, gdzie jest wege festiwal w Berlinie, także mega się cieszę. No, także trzymajcie kciuki za pogodę i chyba zabiorę was ze sobą. Yeah.
Słuchajcie, makaron z sosem berenes, szparagami, chipsami z jakiejś super fancy restauracji. Coś niesamowitego. So, we have a similar dish actually, but nice. Tylko spójrzcie, cheesecake, donaty, wafle, w sensie gofry i brownie. Zgadnijcie, co wezmę. Słyszycie, jak pięknie się wają ptaki? Wow. Słuchajcie, jest jakaś 20, mamy niedzielę, wróciłam z festiwalu, zaczęło lać. Było super, naprawdę, tak niesamowite jedzenie. Restauracja Cops. To jest fine dining, miałam przyjemność spróbować właśnie w takiej wersji street foodowej, bo nie stać mnie na tę restaurację. Genialne, moja koleżanka miała szpecle, naprawdę polecam, muszę się wybrać do restauracji Wiasko. Bardzo fajny kebab, też próbowałam dunera, wyner mojego kolegi. Następnie, nie wiem czy jestem ostra, w każdym razie następnie ja właśnie jadłam makaron z normalny makaron z sosem ze szparagów, sosem berenes, który jest moim ukochanym sosem szwedzkim, który przy nim jest wegański, sos ze estragonem. I tam też były takie super jakieś chipsy zrobione, także w ogóle jakieś, nie wiem, to było w ogóle zbyt eleganckie aż dla mnie. Oczywiście mała porcja. I następnie mieliśmy też z tej samej firmy desery. I właśnie moi znajomi mieli sernik rabarbarowy, brownie, a ja wzięłam pączki marchewkowe, które były w ogóle bezglutenowe. Wszystko było przepyszne. Kupiłam sobie też lemoniadę, ale to nieważne. No, wróciłam do domu, szykuję się na jutro na prezentację. Kończę vloga, właśnie sobie robię sałatkę. Jeszcze wam może w ostatnim klipie ją pokażę. Ale to był bardzo fajny tydzień. Dzięki, że byliście ze mną. I do zobaczenia za tydzień w kolejnym weekly vlogu. I jeszcze tylko klip jedzenia, ale tak to buziaki. Pa! Niedzielny wieczór, sałatka pesto i ostatni odcinek drugiego sezonu Sudsów, który trwał do końca i ogląda Sudsów, napiszcie mi w komentarzu. Buziaki kochani, pa!